Cześć, dzisiaj zaczynam kręcić dla Was vloga, który będzie składał się z pewnego okresu czasu mojego życia. Mam nadzieję, że dużo, dużo będzie się w tym vlogu działo i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Gimbusy balują. Zrobię różyczkę. Bądź, bo nie było całka. Nic, Sebastian. Do złotych terasów, do Bath & Body Works, dlatego że muszę kupić takie małe, zrobić małe zakupy dla pewnej osoby, do której zaraz jadę i pewnie się za chwilę przekonacie, kto to jest. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak dostanę w jakiejś kawiarni napis na kubku, to jest mi tak strasznie miło, bo w sumie tutaj w Coffee Heaven no nie muszą nic pisać, zazwyczaj w Starbucksie coś piszą, ale tutaj zostałam dzisiaj miłego dnia i taką zagadkę chemiczną, która mi się mniej podoba. No ale pomijając to, jeszcze jest tutaj taka buźka i właśnie to miłego dnia i jest takie fajne, uważam, miłe. Widzicie, jestem teraz u Magdy, zmianocholiczki w Kielcach. Wczoraj się już do Was nie odzywałam, bo już nie miałam siły, źle się czułam. Jak widzicie, o, jesteśmy u Magdy. Ja sobie robię właśnie makijaż, Magda się jeszcze przebiera. Już Wam tutaj pokażę mój makijaż, co sobie robię. Tak, tutaj wszystko widać. A ja jestem zakochana w tym pokoju. Po prostu jest cudowny. No, wszystkie swoje kosmetyki. Ale oczywiście i tak używam niektórych Magdy. No bo jak ma się taką okazję, to czemu nie skorzystać? I zaraz jedziemy do centrum handlowego, więc może zabiorę Was ze sobą, ale jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam właśnie do Magdy przyjechać. Jedziemy. To jest najlepszy kierowca świata. Poczekaj, bo widać. Podziwiajcie Kielce. To jest fajne, że to przełączyło. Ja nie przełączyłam. Ty samo przeskoczyło. Nie, czekaj, to jest fajne. Boże święta.
problem, bo mamy korek. I tir jeszcze nam wjechał. Może pazdo chcemy nie malować teraz. O, no. Zanim tam pojedziemy. Gdzie już wjeżdżamy? Już za chwilę taka ekscytacja. Piękna choinka. W Warszawie takiej nie ma. Widzisz? Ale jakaś goła po środku. Odpadł jej jeden płat. Ile jest miejsc wolnych? 8. 11 miejsc wolnych. Nice. Pokazałaś mój outfit dzisiaj, bo mi się bardzo podoba. Taka spódnica, sweterek, buty. Taka to jest miska. Takie jakbyśmy to narty, to jest współczesne słowotwórstwo. Ładny masz makijaż w mojej kamerze. Naprawdę? Tak. Super. Przynajmniej teraz. Pod kaminka do aparatu. Idziemy po czapkę. Bo już szukamy jej godzinę. Ale żadna mi się nie podoba. Jesteś ciągle. Słuchaj. Wszystkie wiejskie dzieci. Warszawka pozdrawia. No. Jo. Warszawka pozdrawia. Ola, pozdrów. Prawie jak po prostu w Nowym Jorku. Naprawdę. Jesteśmy na pasażu wjecha. Kamera. No chodź, Ola, o, te twoje też są. Jesteśmy w złotych, jest fajna zabawa. Ale się nagrywa. Jakie prezenty mogłabym mieć pod choinką? Czemu to jest jakieś oszukane? Oszukany ten prezent, pusty w środku. Teraz było dobrze. Starówce właśnie. Jest dosyć ciepło. Tak, super ciepło. No jak na styczeń. No dobra. To jest okej. Okay. O, przynajmniej nas widać. O nie. Uspokój się. I tak, idziemy sobie zwiedzać i zaraz pójdziemy sobie na jakieś... Na ciacha. Chyba gastronomia. Feeling can't hold on.
To jest najlepsze musli na świecie. O, to gdy rytmi, to jest najlepsza słodycz. Stoimy w korku, pada deszcz i nie mogę złożyć mojej szafki. Ale mam sok! To jest moja szafka, która powinna wyglądać tak, ale wygląda tak. I muszę ją najpierw rozpakować w ogóle. Części, nie wiem jak to zrobię, muszę ją sama złożyć, bo chcę sama coś złożyć. Tak. Okej, rozpakowałam i... jestem przerażona, lekko. Po prostu nie wiem, jak mam to zbudować. Wygląda moja w pełni zbudowana szafka. Widzicie? Działa. Wszystko ma na miejscu. No nie zbudowałam jej, nie zmontowałam jej w 100% sama, ale 3/4, no mogę powiedzieć, że sama ją stworzyłam. A jeszcze pokażę wam, co kupiłam w Ikei. Kupiłam prześcieradło z gumką na łóżko moje, taką pościel piękną, prześliczna jest. Kupiłam również sobie taką ramkę, to jest takie coś na serwetki, na stół, ale ja w tym chcę trzymać gazety, myślę, że to będzie fajnie też wyglądało. I jeszcze mam takie świeczniki, w tym większym planuję trzymać pędzle, bo teraz mam w takim świątecznym, tutaj potem taki świecznik mniejszy na świeczkę i taki talerzyk, więc to są wszystkie moje zakupy i ja się z wami żegnam i to koniec mojego vloga, takiego dłuższego. Napiszcie na dole, czy wam się podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa!